Miesiąc temu na urząd starosty Kraśnickiego wybrany został Andrzej Maj, wieloletni radny w gminie Kraśnik, członek zarządu, społecznik. Od urodzenia związany z powiatem kraśnickim. Zapraszamy Państwa do obejrzenia rozmowy, jaką zarejestrowaliśmy ze starostą powiatu kraśnickiego, Andrzejem Majem. Andrzej Maj ma 39 lat. Od urodzenia związany jest z powiatem kraśnickim. Ukończył liceum imienia Tadeusza Kościuszki w Kraśniku i jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie oraz dwóch kierunków studiów podyplomowych. Zarządzania w agrobiznesie na Akademii Rolniczej i zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicznych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Zaczynał zawodową karierę w kraśnickim starostwie powiatowym jako pracownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. W 2002 roku w wieku 28 lat został jednym z młodszych kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2010 roku obejmuje stanowisko zastępcy dyrektora lubelskiego oddziału agencji, sprawując nadzór nad wszystkimi biurami powiatowymi w regionie i kierując grupą blisko 700 pracowników. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w naszym województwie zarządzała w tym czasie kwotami rzędu miliardów złotych, uwzględniając w tym dopłaty bezpośrednie dla rolników. Od 14 lat związany z samorządem. Przez 3 kadencje pełnił mandat radnego w gminie Kraśnik, będąc także członkiem zarządu, przewodniczącym Komisji Budżetowej i przewodniczącym Rady Gminy. Od 2010 roku radny Rady Powiatu Kraśnickiego. 28 sierpnia bieżącego roku wybrany nowym starostą kraśnickim. Od 2012 roku prezes powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego i sekretarz wojewódzki PSL w regionie lubelskim. Miesiąc temu został Pan wybrany przez Radę Powiatu na stanowisko starosty. I mimo młodego wieku ma Pan olbrzymie doświadczenie, jeśli chodzi o pracę w samorządzie, jak również o kierowanie zespołem ludzkim, bo przez kilka lat był Pan zastępcą dyrektora Lubelskiej Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Praca w samorządzie nie jest Panu obca? Boi się Pan? Obawia czegoś? Nie, myślę, że tutaj ta praca, którą ostatnio wykonywałem jako zastępca dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, daje mi to, że mam duże doświadczenie w kierowaniu dużą grupą ludzi. W moim pionie podlegało mi 700 osób, wszystkie biura powiatowe na terenie województwa lubelskiego. To dało mi po prostu takie doświadczenie, że które mogę wykorzystać tu w powiecie, ale dzięki tej pracy też poznałem problemy całego województwa lubelskiego, przemierzając go kilkakrotnie w ciągu roku. Myślę, że praca samorządowa, którą pełniłem od 1998 roku jako radny gminy Kraśnik, w pierwszej kadencji jako członek zarządu gminy, później jako członek przewodniczący komisji budżetowej, później jako przewodniczący rady gminy, ta praca dała mi spore doświadczenie też w samorządzie. No i w 2010 roku zostałem wybrany na radnego Rady Powiatu. Starosta zaproponował mi pełnienie funkcji członka zarządu. No i po 3 latach tej pracy jako członek zarządu, Wysoka Rada Powiatu powierzyła mi bardzo odpowiedzialne stanowisko starosty kraśnickiego. Jakie wyzwania stoją przed samorządem w tym ostatnim roku kadencji? Na początku chciałem się skupić na tym, żeby przygotować dobry projekt budżetu na rok 2014, ale ważna jest też sprawa usprawnienia administracji, bo interesant jest najważniejszy, człowiek jest najważniejszy i to jest takim moim głównym mottem moich działań, które chciałbym jak najszybciej wdrożyć, jeżeli chodzi o usprawnienie pracy Urzędu Starosta Powiatowego i jednostek tam, gdzie obsługiwani są interesanci. Administracja to bardzo ważna rzecz, interesant, człowiek jest bardzo ważny, ale mam nadzieję, że też gospodarczo coś w powiecie się zadzieje. Jeżeli chodzi o budżet, chciałbym na 2014, aby w projekcie tego budżetu znalazły się inwestycje związane z budową sali sportowej przy liceum w Reju. Oczywiście uzależniamy pewne tutaj kroki od tego, jaką dotację uzyskamy z Ministerstwa Sportu. Jest duża szansa, że taką dotację uzyskamy i tą budowę rozpoczniemy w roku przyszłym. Chciałbym, ażeby dokończyć budowę odcinka drogowego Kraśnik-Owczarnia wspólnie z samorządem gminy Kraśnik i samorządem gminy Trzydnik. Jest to ważny ciąg drogowy, który usprawni komunikację na terenie powiatu.
Oczywiście będę chciał zabezpieczyć w tym budżecie też środki na wspólne inwestycje z samorządami gminnymi przy drogach powiatowych. Głównie chodzi tu o poprawę jakości dróg powiatowych, które są nie najlepszej jakości, i poprawa bezpieczeństwa poprzez wspólne inwestowanie przy ciągach dróg powiatowych w chodniki. I takie wstępne rozmowy z samorządami gminnymi już zacząłem prowadzić. Także takie kwoty znajdą, znaczy te inwestycje na pewno będę chciał, żeby znaleźć się w projekcie przyszłorocznego budżetu. Oczywiście oprócz tych spraw takich stricte inwestycyjnych będziemy prowadzić duże projekty dotyczące edukacyjne. Mamy projekt na ponad 3,5 miliona złotych, który będzie wspierał szkolnictwo zawodowe. Jest to bardzo ważna linia, którą musimy wspierać, bo szkolnictwo zawodowe przez ostatnie lata zostało, jak gdyby, jego rola została znacząco zmniejszona, także musimy podnieść rangę tych szkół zawodowych i myślę, że zespół szkół numer 3 ma takie predyspozycje do tego, żeby bazę takiego szkolnictwa zawodowego na poziomie powiatu, na tej bazie tej szkoły tworzyć. Będziemy także wchodzić w projekty tak zwane miękkie, które będą zostawiały jakąś wartość dodaną na poziomie powiatu i myślę, że tutaj wielokrotnie mówiłem o tym publicznie, że każde pieniądze, które możemy z zewnątrz pozyskać, będę starał się aktywnie pozyskiwać. Sprawy rozwoju gospodarczego uważa Pan za najważniejszy cel swojej działalności? Tak, to trzeba powiedzieć jasno, że bez rozwoju gospodarki nie poprawi się jakość życia. My musimy zmienić trochę myślenie też i samorządów naszych gminnych i samorządu miejskiego, że od samych takich inwestycji poprawę bezpieczeństwa. My musimy też patrzeć szerzej, żeby mogła się rozwijać nasza gospodarka. No mamy ku temu bardzo dobry czas, dlatego że no zacznie funkcjonować strefa gospodarcza w Kraśniku, w mieście, największym mieście naszego powiatu. Jest to bardzo duża szansa na to, żeby pozyskiwać inwestorów, ale także dawać możliwości rozwoju naszym rodzimym, kraśnickim inwestorom. Ja podjąłem już pierwsze kroki, jeżeli chodzi o aktywizację naszych kraśnickich przedsiębiorców. Aktywnie współpracujemy z Kraśnicką Izbą Gospodarczą. Będziemy jeszcze w tym roku chcieli zrobić takie spore wydarzenia dotyczące przedsiębiorczości i w ogóle Kraśnika na tle innych powiatów, jak wyglądamy, postawić diagnozy, co nam po prostu brakuje do tego, żeby rozwijać się jak inne powiaty, bo no widzimy, że inne powiaty w ostatnich latach trochę nas wyprzedziły, na przykład powiat biłgorajski czy puławski, i musimy po prostu przyspieszyć i starać się dogonić te powiaty. Dla mnie takim wyznacznikiem współpracy z przedsiębiorcami jest to, że nasi przedsiębiorcy w ostatnim okresie programowania skorzystali tylko z 2% środków dla przedsiębiorców, które były przeznaczone dla przedsiębiorców w województwie lubelskim. Także tutaj jest wskaźnik taki, że tych przedsiębiorców należy jakoś zaktywizować, należy dać im pomoc. I powiat, myślę, że uda mi się te moje pomysły wdrożyć, czyli stworzyć odpowiednią komisję w Radzie Powiatu, która zajmie się sprawami przedsiębiorców, stworzyć stanowisko pracy w starostwie, które będzie pomagało przedsiębiorcom, będzie ich organizowało, będzie udzielało im informacji i wsparcia. Też kilkakrotnie to mówiłem już publicznie, że każde jedno miejsce pracy powinno być tutaj teraz, tworzenie każdego jednego miejsca pracy powinno być wspomagane przez samorządy, także przez powiat i takie centrum obsługi inwestora, które będzie służyło pomocą przedsiębiorcom i kraśnickim, i tym, którzy będą chcieli w Kraśniku zainwestować, przy starostwie będzie utworzone. A jak ocenia Pan atmosferę panującą, zwłaszcza w Kraśniku, w mieście Kraśnik? Czy to, co się dzieje na tej scenie politycznej, no, sprzyja rozwojowi tego miasta? Te informacje, które idą teraz z miasta, z Rady Miasta, no nie sprzyjają temu, żeby Kraśnik się mógł szybko rozwijać. Atmosfera ciągłej awantury, kłótni, no nie sprzyja temu, żeby spojrzeli na nas ludzie z zewnątrz pozytywnie, chociażby przyszli inwestorzy. Także musimy tutaj szybko podjąć jakieś kroki i rozmowy, także z miastem, żeby po prostu łagodzić te wszelkie kłótnie, tą taką wojnę kraśnicko-kraśnicką, bo ona nie służy mieszkańcom, nie służy rozwojowi naszego regionu, miasta, powiatu.
Także myślę, że w najbliższym czasie spotkam się z władzami miasta i porozmawiamy o tym, jak wspólnie dalej próbować nasz powiat, oczywiście, bo miasto to znacząca część powiatu, bo 1/3 ludności mieszka w mieście Kraśniku. Dlatego bez miasta powiat się dobrze nie będzie rozwijał. Czy na terenie powiatu zauważył Pan już jakieś dobre praktyki, dobre przykłady u innych wójtów, burmistrzów, które można byłoby przenieść na nasz grunt, ten kraśnicki, na grunt starostwa powiatowego? No i fabryka łożysk tocznych to bardzo potężny zakład. Moim zdaniem taką wzorcową współpracę pomiędzy samorządem a inwestorem no widać w mieście Annopolu, gdzie no miasto pozyskało potężnego inwestora ukraińskiego, który wybudował przetwórnię, która będzie w następnym roku przetwarzać na dobę 3000 ton jabłek. Jest to największa przepustowość i produkcja w Europie. Nie ma drugiej takiej fabryki. Także można skutecznie pomagając, a podkreślał to prezes tej firmy, że jakby nie pomoc magistratu w Annopolu, jakby nie pomoc burmistrza, urzędników, na pewno byłoby mu wiele trudniej i nie wie, czy odważyłby się na tak dużą inwestycję. I właśnie to jest taki przykład, jak samorządowcy mogą naprawdę pomagać inwestorom i rodzimym i tym z zewnątrz rozwijać się, bądź inwestować na terenie swoich gmin i miast. Tutaj, jeżeli chodzi o powiat kraśnicki, jeżeli chodzi o starostę kraśnickiego, chciałbym, bo mamy inwestorów z zewnątrz, poważnych inwestorów, którzy przejęli ostatnio naszą fabrykę łożysk tocznych. No, zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest to fabryka, jak ważne jest to przedsiębiorstwo dla Kraśnika. Dlatego też będę zabiegał o spotkanie z władzami tego koncernu, który przejął fabrykę łożysk tocznych, żeby po prostu pokazać przyjazne nastawienie Kraśnika do tego inwestora. Również mamy przecież dużego inwestora japońskiego, Tsubaki, który od lat już tutaj u nas pracuje i widać, że nie jest taki straszny, że ludzie pracują, że ta praca w Tsubaki jest. Dlatego no, to też jest wyzwanie dla starosty, żeby porozmawiać, spotkać i zrobić dobry klimat wokół powiatu dla tych inwestorów, którzy do nas przybyli z zewnątrz. Jednym z zadań starostwa powiatowego jest opieka nad osobami starszymi, niedołężnymi, chorymi. My w tym momencie znajdujemy się w przepięknym miejscu, jest to pałac w Gościeradowie. Tutaj olbrzymia inwestycja, olbrzymie pieniądze włożone w remont tego obiektu. Jak Pan zapatruje się w tym temacie? To też chciałbym zapewnić dla mieszkańców powiatu to, że będę starał się o to, aby pozyskiwać środki zewnętrzne na pomoc społeczną, bo jest to zadanie powiatu i wszędzie, gdzie tylko możliwe, szukać na tą pomoc społeczną pieniędzy, bo trzeba pamiętać o tych ludziach chorych, starszych, ludziach niepełnosprawnych. Dlatego te wartości są mi bardzo bliskie i będę starał się, żeby te warunki poprawiać w naszych jednostkach. Tutaj w Gościeradowie teraz realizowany jest bardzo duży projekt na ponad 2 miliony z pieniędzy polsko-szwajcarskich. Odnowimy ten przepiękny pałac, w którym dzisiaj się znajdujemy, odnowimy spichlerz, a to polepszy warunki podopiecznych tutaj w Gościeradowie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a moim i Państwa gościem był starosta kraśnicki pan Andrzej Maj.